Barbara, chcąc udowodnić córce, że ona i Cezary są jej rodzicami, wykonała kolejny test DNA w innej klinice niż poprzedni. Super. Czyli mamy potwierdzenie, że Cezary jest ojcem Zosi. Czytaj dalej. No to musi być jakiś błąd. Nie, sprawdziłam to. Byłam w klinice. Wynik jest właściwy. Ale to by znaczyło, że Cezary jest ojcem Zosi, ale ty nie jesteś jej matką. Wiem. Znaczy nie wiem. Świat mi zawirował przed oczami, jak to zobaczyłam. Dziękuję. Myślisz, że Cezary znów coś namieszał? Taki był mój pierwszy odruch. Już nawet dzwoniłam do niego, żeby mu wygarnąć, jakim jest draniem. Ale? Ale to laboratorium poleciła mi twoja siostra. Cezary nie wiedział, że tam pojadę. Przecież nie mógł przekupić pracowników wszystkich laboratorium w tym mieście. Baśka, no ale to jest niemożliwe, żebyś nie była matką Zosi. Mi to mówisz? Przecież wiem, że ją urodziłam. Naturalnie, bez znieczulenia. No, dali mi ją zaraz do rąk. Przecież z oczu nie spuszczałam. W takim razie to musi być jakaś pomyłka i ten test trzeba powtórzyć. Rozwód mnie wykańcza i naprawdę nie myślę już logicznie. Przecież od razu powinnam wpaść na to, że w laboratorium popełnili błąd i zażądać powtórzenia badania. Na szczęście mam Dorotę. Bez niej czułabym się bezradna jak dziecko.